tu się stało za tą skarpą, co tu widzi na wprost i to drzewo za tym na płaskim odcinku. A Tomek skąd jechał? Skąd? Nie, nie. Tomek jechał po trasie. I Tomek jechał tak jak tutaj, tu idzie trasa, tu jest podjazd, mały skok, zjazd, podjazd do góry i tak jak jest ta beczka, jest nawrót 180 stopni. Ja uważam, że to był przypadek jeden na, powiedzmy, milion, na ileś tam po prostu, to jest zjazd. I to był upadek, to był nieszczęśliwy. To na tym zjeździe nie mieliśmy przez lata nic, absolutnie. Pan w pierwszym chyba swoim wywiadzie powiedział, dziś zakończyła się kariera Tomasza Goloba. Zakończyła się? Tak, jestem przekonany, sportowa oczywiście, że ta wieloletnia przygoda jego ze sportem, z wielkim sportem, wieloletnie sukcesy jednak. To jest wyjątkowy sportowiec. Trudno takiego sportowca w Polsce znaleźć. Jego historia jest długa i piękna. I mogę powiedzieć, no, analizując to, co się stało teraz, że z pewnością to jest koniec jego kariery sportowej, ale myślę, że nie koniec aktywności Tomka. Najpierw nie wierzyłem. Myślałem, że to jest jakieś przekłamanie informatora. No potem oswajałem się z tą myślą, dojeżdżając do Bydgoszczy. Już tutaj mi przedstawiono sprawę w sposób brutalny i nie miałem żadnej możliwości interpretowania tego. No, stan był ciężki oczywiście. Najważniejszy był ten problem neurologiczny, bo należało szybko interweniować. Natomiast w badaniu tomografii komputerowej widać było również, że są stłuczone płuca i krwawienie do jamy płucnowej. Tomek był w tak ciężkim stanie, że przez kilka dni była walka o utrzymanie przy życiu. Pan mówi, że tor był suchy wtedy, kiedy tak, Tomek tor jechał? Był suchy i co ciekawe, tor był to, przy rozmowie Tomka Goloba razem z synem, słowa jego przed treningiem, tor dopracowany perfekcyjnie. Tomek tak panu powiedział? Tak, i to przecież nie ma żadnego komentarza żadnych zawodników. Tor był przygotowany no super, wyjątkowo po prostu. No są łzy, są wzruszenia i to nie pierwsze. Jeździłem z nim po całym świecie i widziałem parę upadków, ale wspaniała osobowość. Pan mówi, że jest ta wiara. No jest wiara, no, bo wiara daje nadzieję. Wiara robi wszystko i mówię, nie takie przypadki były. W stanie na nogi? Ja uważam, że tak. Rozmawiając z nim, wiem, że jest bardzo osłabiony, zmęczony, ale potrafi z tego wyjść. Tomek jest absolutnie świadomy. Tomek ogoli się dzisiaj prawą ręką, co śmialiśmy się, że poprzednio się golił lewą. Widzę optymizm i wierzę w to, że da radę. A dlaczego prawą, a nie lewą? No dlatego, że prawą miał niezbyt sprawną i po 10 dniach trzy palce miał niesprawne, a dzisiaj po prostu tą prawą ręką włada dobrze i dlatego się prawą ogolił. Czyli idzie ku dobremu? No myślę, że tak i to jest oznak tego, że mówię, to jest człowiek, nie tylko jako sportowiec, ale wysokiej klasy osobowości, że on się tak szybko nie podda i on wiele jeszcze musi po prostu spełnić się muszą jego marzenia, gdzie w niektórych wypadkach powiedział i on to realizuje. To jest taka osobowość, że kto go bliżej zna, na pewno ma takich wielu przyjaciół w Polsce i potrafi po prostu powiedzieć, to realizuje. Musiało się tak stać?
Wie pani, ja Tomasza znam prawie 30 lat i dzisiaj taka dywagacja wokół tego, czy Tomek ma jechać na ten cross, trenować, wziąć udział w zawodach, to nie ma sensu, dlatego że to jest Tomek, on taką podjął decyzję, on ma cykl przygotowawczy i w tym się czuje najlepiej i trzeba to uszanować. Natomiast dzisiaj mówienie, czy faktycznie miał w tą niedzielę przed meczem u siebie wystartować w pełni. Ja uważam, że znając Tomka, to tak i każdy z nas może niespodziewanie ulec wypadkowi, a że akurat tak się zdarzyło, no cóż. Motocross to było hobby. I też mogę powiedzieć, że motocross sprawił, że najwięcej urazów tam doznał Tomek. Pojawiały się oczywiście rozmowy takie, że może nie warto, może za dużo. Chociaż ja osobiście, jako jego kolega, nigdy mu tego nie odradzałem, no rozumiem. Tomek się realizował w tym sporcie. To było jego drugie życie. To było jego drugie życie. On, jak wiemy, miał również problemy osobiste. Takie życie zastępcze? Może nie zastępcze, ale każdy, kto sport uprawia, wie, że nagle znajduję się w innym świecie, gdzie zapominam o wszystkim i tam się dobrze czuję. I tak było z Tomkiem, tak myślę. Byliśmy przekonani, że mimo tych ciężkich katastrof, które Tomek przeżył, że teraz już pod koniec jego kariery uda się zakończyć rywalizację sportową w sposób szczęśliwy. Motocross, to jest wyścig terenowy. To gość jadł na maksa. To na jakiej podstawie była informacja, że Tomek jechał 5-10 km? Na nawrocie, musicie to zaznaczyć, na zakręcie, który jest w ten sposób. Nawrót 180 stopni. To jest nawrót. Ale mógł dodać gazu później. Ale to jest dopiero od tego jeszcze 30 metrów do tego miejsca. Ale to mógł się rozpędzić, czy nie mógł się rozpędzić? Mógł się rozpędzić. Tu pan Wiesiu powie od razu, że na treningu czasowym się idzie na maksa. Tyle, ile fabryka dała motocykle. A motocykle po prostu, no wiadomo, są wyczynowe. Czyli de facto on mógł spaść z tej góry tutaj. Trudno powiedzieć. Można powiedzieć, że nikt tu nie skacze. Nawet czołowi zawodnicy, którzy najlepiej nie, zjeżdżają. Bo tu nie ma po prostu, nie ma skoku. To jest zjazd. A tam jest wypłaszczenie takiego góry. Te motocykle mają odpowiednią moc, aby szybko przyspieszyć, bo tak są skonstruowane, więc na bardzo krótkim odcinku te motocykle potrafią nabrać bardzo dużej szybkości, a jaka to szybkość, nie jestem w stanie określić. Myślę, że przekoziołkował się, bo były ślady na motocyklu, że ten motocykl co najmniej raz się wywrócił. Ja ten motocykl widziałem po tym upadku, także motocykl na pewno się przekoziołkował, a nie wykluczam, że nawet mógł uderzyć Tomka. Dobrzy zawodnicy tutaj odrywają się, więc na pewno podejrzewam, że w połowie górki lądują z tego zjazdu. W najlepszym okrążeniu Tomek wykręcił czas, że tak powiem, 44,2 sekundy. To zjeżdżając tutaj, ile mógł mieć na liczniku? No, nie ma liczników, ale jaka to mogła być prędkość? No na pewno nie mniejsza, skoro taka średnia prędkość wyszła, a nas w zasadzie czyli mógł mieć 40 km na godzinę, tak? Mógł jechać. Mógł jechać. W momencie, kiedy Tomek już odzyskał przytomność, powiedzieć mu, jesteś w szpitalu, powiedzieć mu, co się stało, zastanawiał się pan, jak rozpocząć tą rozmowę, czy znacie się na tyle dobrze, że po prostu nie dobierał pan specjalnie słów? To była ciężka rozmowa, może jedna z najcięższych waszych rozmów? Nie, my się za dobrze znamy, żeby tak rozmawiać. Zaczęło się od tego, mówię, Tomek, znów mi kłopotów narobiłaś. No i to tak się zaczęło. Uśmiechnął się czy się załamał? Uśmiechnął się, tak. Tomek, bo jeżeli wszyscy spodziewają się, że... Ja myślę, że to jest cios dla Tomka na pewno. Ale jeżeli ktoś jego zna, to wie, że Tomek nie zastanawia się nad tym, co było. Raczej będzie myślał, żeby wszystko zrobić i wyjść z tej trudnej sytuacji.
i rozmawiamy o tym, że będzie ćwiczył, że długo to potrwa, długo u nas poleży, że będę musiał jakiś dłuższy czas do niego chodzić, a ja nie mam czasu. Także tak normalnie, jako koledzy, trochę sobie żartujemy z tym. To jest kompletnie nowe życie. Pan się musi do tego życia przyzwyczaić. Tomek musi je zaakceptować. Zastanawiał się pan nad tym czasami? Rzeczywiście. To jest nowa sytuacja w naszych wspólnych życiorysach. Ustawia całą rodzinę w innym świetle i w innych okolicznościach współdziałania. Ale my jesteśmy z tym pogodzeni i liczyliśmy się podświadomie z sytuacją nakazującą solidarność rodziną w każdych okolicznościach. Przeżycie jest niesamowite. Nawzajem daliśmy sobie takiego powera i wierzę w to, że pan Tomasz wyjdzie z tej dolegliwości, bo jest silnym człowiekiem. Mnie dodał, pomimo jego jakby bólu, cierpienia, wiary w to, że nie można się poddawać, że trzeba iść do przodu. No ja mam glejaka 4. stopnia, już 3. rok i rozmowa z panem Tomaszem. Pozytywna energia. Bardzo mi dała dużo sił. A pan Tomek myśli, że on wyjdzie o własnych siłach? Czy na jest pozytyw? Bardzo silny. To mogę powiedzieć, że jest bardzo silny, ale wszystko rzecz jasna w rękach doskonałych neurochirurgów. Jest silnym człowiekiem, pan Tomek. Poradzi sobie, jestem o tym przekonany. Dobrze, a jak pan rozmawia, to pan wyczuwa ten nastrój pozytywny, czy załamania? Raczej tak. Uśmiecha pan, się, zaakceptował sytuację, wie co się stało? Myślę, że tak. To nie jest łatwe. Na pewno nowe życie. Mi też trudno się wypowiadać nad tym jako lekarzowi, dlatego że ja dużo gorsze sytuacje widziałem, pracując w szpitalu, dużo większe cierpienia. Tomka, to cierpienie oczywiście jest duże, duży uraz, natomiast no nie jest to, powiedzmy, najgorsza sytuacja, jaką może się spotkać w życiu. Rozmawiałem o tym z Tomkiem troszkę. Mówię, Tomek, tyle masz zadań, tyle do zrobienia. Rzeczy to, co, o czym mówiłem, że nie tylko w sporcie, bo może pomóc wielu ludziom cierpiącym. Rozmawiałem o tym z nim, że ty masz przed sobą jeszcze dużo pracy i powinieneś się tym zająć. I rozmawiając też w ten sposób, Tomek wie, że może być aktywny, że to nie jest jakaś wielka tragedia. Oczywiście mogą być ograniczenia ruchowe, jakieś problemy z chodzeniem, my jeszcze nie wiemy, jak to będzie, prawda? Natomiast na pewno nie ograniczy to jego aktywności. Także co Tomek myśli sam, będąc, jak wszyscy go odwiedzą i pójdą do domu, rodzina, lekarze, nie wiem, ale tyle lat go znając, widzę, że zaakceptował to. Tomek ma szybkie takie zdolności przystosowawcze i myśli raczej do przodu niż to, co jest aktualnie, i poradzi sobie. To uważam, że kto jak kto, ale Tomek sobie z tym poradzi.